Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Susek. To jest World of Tanks i wasze bitwy. No i cóż, dzisiejszym bohaterem chwilę mi zajęło przeczytanie, co to jest za nick. I chyba trzeba to przeczytać No Fear X. Inaczej nie idzie mi to wymówić. Bo No Fear X to jakoś dziwnie brzmi, w każdym razie bez strachu. Chyba tak bym to przetłumaczył z moją angielszczyzną. Także czołgiem 103, mapka Lakeville, 3 dychy. Po drugiej stronie cholerne te deki pokroju focha, które by mnie denerwowały masakrycznie. I ciekawa sprawa, w życiu bym nie pojechał heavykiem. Okej, rozumiem, bo on ma wieżę, więc to wybaczam ci. Nie pojechałbym na bagno. Na bagnie to możesz utknąć i sobie gąsienicę spieprzyć, a nie zagrać dobrą bitwę. Takie moje zdanie jest tak naprawdę. Bagno to jest tragedia. Może jest bliżej do bazy, ale dobrze, że większość teamu pojechała w drugą stronę. Problem polega na tym, okej, nie ma arty, więc jest pod tym względem spoko. No ale taki na przykład obiekt 268, no i co on tu zrobił? Dycha, a już pozgarniał hity i go nie ma. Tutaj, okej, widać trochę to 50B, bo w końcu wjechał, ale myślę, że nie warte. Ogólnie słyszę gruchnięcie w te 3-2, więc wyczuwam, że ktoś tam sypie goldem. Nie potrzebuję do tego cheaterskich modów, a już kilkukrotnie zostałem nazwany gold noobem, bo ktoś ma chyba tego moda, bo dźwięk podkalibrówki w żaden sposób nie powinien się różnić od dźwięku... Chyba tak to powinno być. Swoją drogą chyba kiedyś zostałem wezwany przez Gold Nooba na Patonie, bo strzelałem APCR-ami, czyli podkalibrowymi. No a chłopak nie wiedział, że to jest standardowa amunicja. No co zrobić, nie? No, takie życie. O, tutaj gdzie jest ten Jak Panther, to jak byłem takim noob graczem, to ktoś mi powiedział, już nie wiem kto, że tam jest świetna pozycja do walki. Trzeba tam jechać na bok, oni ci wjeżdżają pod lufę, jest fantastycznie. No jak zginąłem tam 4 razy nie robiąc nic, to stwierdziłem, że chyba jednak tak nie jest. No, każdy ma jakieś swoje początki, prawda? Tutaj biedny 50B jest głupi. Co tu dużo mówić. 50B jesteś głupi. 46% win ratio się z dupy nie wzięło. Jak można magazynkiem jechać na bagno, no? Jak tu można, no? To jest walka 1 na 1, strzał na strzał, strzelasz, chowasz się za górkę. To jest, powiedzmy, nie wiem, no... Moim zdaniem mega logiczne, że się nie powinno takich rzeczy tu wyprawiać. Niektórzy nie wiedzą. Chyba to nie jest dziwne, że przyjechały tutaj same twarde wieżowce z niezłym cooldownem, prawda? Po drugiej stronie aż tak to nie było widoczne, no ale 50B naprawdę dał dupy. Jeszcze tam sobie żyje trochę, ale ile? Jest na tam 27 HP. Teraz podstawowe pytanie, bo tutaj parę czołgów jest, 4 w zasadzie, a jeszcze 2 niskotierowe, więc chyba nie będzie tragedii. No i ta 30 jest tutaj blokerem, tam dalej Jagd Tiger również. Niech was nie zmyli fakt, że T30 jest TD-kiem. Dla mnie to jest pełnoprawny heavyk. No i cóż, coś trzeba zrobić, prawda? Trzeba było zgarnąć tego hita od Jagd Tigera i podjechać przyczółek bliżej, no bo jeżeli tego byś nie zrobił, tak byście tam stali do usranej śmierci tak naprawdę. Także dobra decyzja.
Teraz oni, ich pozycje zostały podkopane. Niech jeszcze 50B gdzieś tutaj będzie po lewo, to już po prostu szczęście. Święta coraz bliżej. Nie ma go, ale jak Tiger jest bokiem. Zgarnął hita. Już się obrócił. O, odbił. Odbiłeś hit. No i spokojnie powinien. No tak, no tak. Trzeba pomagać noobom. 50B wziął i zginął. Jak Tiger dalej jedzie. Czy jedzie? Już się ustawił, tak? Że o! No ale rozumiem, też nie grzeszy. Przynajmniej tak wygląda. I to już dokładne przycelowanie, mega dokładne. Żeby już na pewno się nie odbić. T30, próba zajechania w dupę. No nie zdziwię się, jeżeli będzie lufa w twoją stronę. Co jest? Znikł? A, tam jest. Pojechał cię obkrążyć. Czyli najlepszy deal byłby taki, jakby te 3-4 go raz ciepnął, no ale go nie ciepnął. No, twoje szczęście. Prawdopodobnie go raz zdążysz hitnąć. Nie wiem, po co się cofasz. Naprawdę. On ma reload mega długi. Także tutaj zrobiłeś mega błąd. To taki błąd, który no, wynika z niewiedzy, ile czołg przeładowuje, bo myślę, że... Znaczy, ja często się przejeżdżam na takich moich wyliczeniach, ale myślę, że teraz byś się nie przejechał. Tak mi podpowiada moja intuicja. No i tutaj T28 prototyp, od którego myślę, że masz też szybszy reload. Ciężko stwierdzić, czy masz szybszy. Myślę, że masz szybszy. Teraz by to było najprościej sprawdzić. A, może i nie. W każdym razie prototypa no, bać się nie możesz. Ram his him forest ram. Ciekawy pomysł na bitwę M103, nie powiem. Ja bym tak nie zrobił. No ale to nawet fajnie, że są tutaj takie metody, których ja bym nikomu nie polecił, a jak widać okazują się skuteczne, co najlepiej pokazuje, że nie ma jednego złotego środka na rozegranie bitwy. Cóż, no fear, no fearze. Człowiek, który nie boi się niczego. Dzięki za powtóreczkę. No i cóż, do usłyszenia następnym razem. Cześć.